Pierwsze posiedzenie Sejmu, między innymi głosowania w temacie budżetu, ale również konferencja prasowa koła Konfederacji, na którym ugrupowanie to prezentuje projekt ustawy, ustawy antylockdownowej. Teraz jesteśmy przed konferencją, będziemy mówili na temat lockdownu, naszej propozycji ustawy, która pozwoli przedsiębiorcom pracować, która pozwoli pracownikom pracować, która otworzy gospodarkę i doprowadzi do tego, że ludzie normalnie będą funkcjonować, a nie jak teraz w desperacji będą otwierać swoje zakłady i bać się o to, co się dalej z nimi będzie działo. Postulujemy uwolnienie gospodarki, cofnięcie zamknięcia wybranych branż, uchylenie przepisów umożliwiających cofanie pomocy publicznej za naruszenie obostrzeń oraz wyeliminowanie ryzyka na przyszłość odmawiania jakiejkolwiek pomocy ze względu na naruszanie obostrzeń, no ale najważniejszy element to jest po prostu, żeby ludzie mogli wrócić do pracy, przywrócić normalność, uwolnić gospodarkę, pozwolić ludziom uczciwie zarabiać na swoje życie. Nigdy nie będzie naszej zgody na to, żeby wybrane branże zamknąć całkowicie i żeby pozostawić ludzi bez pomocy. Tu my sami zamierzamy zawiązać komitet obywatelski i rozpocząć zbiórkę podpisów pod tym projektem po to, żeby skutecznie wywierać presję na rząd, żeby jak najszybciej uwolnił gospodarkę i przestał robić tą nieszczęsną pokazówkę przed społeczeństwem kosztem ludzi z branż, które nie mogą normalnie funkcjonować. Natomiast wcześniej w Sejmie pojawiły się restauratorki ze stolicy Małopolski. Jedna jako menadżer, druga właścicielka, która też pracowała 20 lat, z czego 7 w praktyce we Francji, w restauracjach z 3 gwiazdkami Michelin. A jakie emocje towarzyszą przedsiębiorcom w dobie gospodarczego kryzysu? Posłuchajmy. Spędziłam we Francji, mam polsko-francuskie obywatelstwo podwójne. Wróciłam tutaj do Polski po to, żeby założyć swoją restaurację i żeby się realizować, ponieważ gotowanie to jest moja pasja. Dzisiaj jestem naprawdę w takim rozdrożu i w takiej sytuacji, że nie wiem, czy nie wrócić z powrotem do Francji, nie wiem, czy nie zrzec się polskiego obywatelstwa. Jak widać, no, rząd obiecał, że będzie ściągał Polaków z powrotem, stworzy tu warunki, jest dokładnie odwrotnie. To tragedie właścicieli restauracji, ale dramaty naszych rodaków mają miejsce również poza granicami kraju. Czy słyszeliście o Polaku w Wielkiej Brytanii? Jak to jest jeszcze z polską dyplomacją, że kiedy w Wielkiej Brytanii naszego obywatela po prostu chcą zabić poprzez przymusową eutanazję, państwo nie są w stanie ściągnąć go do kraju i uratować? Żądam, żeby to zostało jak najszybciej zrobione przez nasze służby dyplomatyczne. Pieniądze nie przynoszą szczęścia, ale są niezbędne do godnego życia, szczególnie jeżeli mówimy o emerytach, a z emeryturami nie jest wcale tak dobrze. Nie możemy ludzi zniechęcać do pracy, ponieważ będą mieli głodowe emerytury. Taka jest prawda. To z tych pieniędzy są płacone emerytury. To z tych podatków jest finansowany system ochrony zdrowia. Nie ma innej drogi, szanowni państwo. Inna droga, którą proponuje Lewica, to Wenezuela. To Wenezuela. Szybkie wydatki, duże wydatki socjalne, a potem katastrofa. Nie idźmy tą drogą. To jedynie kilka wątków, które towarzyszyły polskim parlamentarzystom w tym pierwszym noworocznym posiedzeniu Sejmu. Po więcej szczegółów zapraszam do linków w tym materiale oraz zachęcam do subskrypcji, lajkowania i komentowania tego, co dzieje się, co mogą państwo oglądać. To były kulisy Sejmu, po następne zapraszam już niebawem. Do zobaczenia. Dziękujemy rządowi polskiemu za zainteresowanie zwykłym, szarym człowiekiem z kredytami.